zaczynamy interpretować w odpowiedni sposób, które w taki sposób, który oczywiście przyczynia się do tego, że stoimy w miejscu. Ja wam powiem, słuchajcie, taką historię, jak zaczęłam robić, jak zrobiłam swojego pierwszego, chciałam zrobić swój pierwszy live. To było już jakiś czas temu. I oczywiście, słuchajcie, no, pierwszy live, no, wiecie, pojawiła się niepewność, tak? Pojawił się stres. W ogóle, wiecie, o czym ja będę mówić, przecież nie będę miała czego powiedzieć. Pojawił się lęk, właśnie, zaraz się pojawią jakieś problemy techniczne, zaraz, no bez sensu, no nie wiem, co napisałam, że zrobię, ale nie, odwołam, napiszę, że z jakichś tam powodów nie mogę tego zrobić. I wiecie, ten moment takiej rozmowy ze sobą i takiej analizy ze sobą, on trochę trwa. No czym cię boję? Zdarzyła się jeszcze taka sytuacja. Okoliczności, chyba Marię. Martę musisz być. Przepołam z kurwa. Czekajcie. Idź pisz, kurwa. Jak nie będzie ten kurwa telewizor działał, to się rozpisz. Masz to naprawić wszystko. Czekaj. Zamknij się na przykład. Marta, wyciszono? Tak, czekaj, tylko nie wiem, dlaczego się cały czas ma włączyć. Ja chcę udawać fajnego. Jaki? Okej, wyciszony jest. To są, słuchajcie, okoliczności zewnętrzne, które moglibyśmy zinterpretować inaczej, ale słuchajcie, wrócę do swojego live'a, słuchajcie, to jest właśnie ta cała analiza, którą masz w głowie. Okej, dla Państwa? Tak, tak. Dobra, to lecimy. To w takim razie włączam nagrywanie, dobrze? Recording in progress. Dobrze. Hej ty! O matko jedna, co to jest? Ktoś chyba po prostu się... chyba ktoś się przypadkiem do nas włączył, okej. Okay. Chyba to nie był dobry pomysł z tym wieczorem otwartym. Będzie zarabiał, a nawet jeśli aktualnie zarabia, nie jest przekonany, czy tak samo będzie za 5 lat, za 10 lat. Również taki wyjazd... No fajnie, było no... wszystko, chodzę do windy, frajer wchodzi, 90-letni bardzo prawie. Bardzo przepraszam Józef, za... Kurde, ma pies wali. Kogoś ponam się tutaj. No kurwa, taki smut jak frajera muszę podać do tego, do kolegi. My koleś musimy gadać z tą. Już wyciszam. Bardzo proszę, kto tutaj się loguje, to bardzo proszę wyciszać się. Była to mega interesujące wtrącenie, po prostu to samo życie, tak to jest. Jesteśmy ludźmi i wszystko, co ludzkie, nie jest nam obce, nic, co ludzkie, nie jest nam obce. No i tak samo właśnie z tymi biznesami. To walutami wiąże się nieodłącznie z ryzykiem, tak? To nie znaczy, że może coś gdzieś tam po drodze się przydarzyć, jakaś sytuacja następna finansowa i tak dalej. Następna pozycja odbytu to jest pozycja na stojąco. Tutaj najlepiej jak mamy przed sobą jakieś lustro i wypinamy się do lustra, bierzemy maszynkę i golimy a tu kto teraz w ten sposób, coś? A później zmieniamy Halo. Stronę. I bierzemy drugą rękę. Minus jest taki, że tutaj musimy dosyć mocno zgiąć swoje ciało, dlatego ja osobiście nie lubię tej pozycji, a wolę bardziej pozycję taką, że kucam. Ale co jeżeli teraz to mówicie, to na to, że dobra, musicie bardzo dokładnie sobie tu pokoić, bo wszystko widzimy w lustrze. Kurde, co to było? Jakiś Mirek, ale nie wiem, co to był za Mirek. Mirek Stawiński było napisane. Masakra. Jakiś pseudo człowiek, który zrobił psikusa nam. Chyba tak. Tak, tak, no ale to nie przejmujmy się tym, bo niesamowicie mnie to rozbawiło po prostu, tylko nie wiem, w jaki sposób on tutaj przed. Bardzo mocno zależało mi na tym, żeby mieć elastyczną pracę. Pracę, w której to ja będę mogła dostosować swoje życie zawodowe do rodziny, a nie odwrotnie. I permanentnie zamknij też się. Chciałam... Ty masz zamknąć Rita. Zostań! Halo, czy można się wyciszyć? Bo nagrywasz! Ja spróbuję tutaj wyciszyć osobę, która tutaj dołączyła, a jak możecie, jak dołączacie, to też prosiłabym, żeby jednak się wyciszać. Okej, okay, słuchajcie,
Dobra, wyciszyłam chyba. Bardzo bym prosiła osoby, które dołączają, żeby jednak wyciszały głośniki. Jeszcze takiego biznesu nie było i wszystkim to polecam. To jest moje dlaczego? Ponieważ nic nie muszę, a mogę i robię to z przyjemnością. Naprawdę dzielę się tym, bo to nam spadło z nieba. Bardzo dziękuję, super! I to jest, słuchajcie, Ida Marusak. Zapamiętajcie nas tutaj i nie słuchajcie, kochani. Ida, kogo ze swojego zespołu chciałabyś poprosić do tego, żeby podzielić się swoim dlaczego? To pani, nie wiem, czy teraz ktoś może jest, bo ktoś tutaj z pani chyba łąka. O, czy mnie słychać? Tak, słychać, słychać. Już, ja mam prośbę, aby host po prostu wyrzucił tą osobę. Hosty, proszę, pilnujcie, bo my sobie jakieś po prostu... Jakieś tak tutaj widzę, jakieś po prostu... Okej, lecimy dalej. Idun, jak masz kogoś, to proszę bardzo. Słuchajcie, bo ja nie widzę tych, którzy nie mają, bo coś chyba Zoom zmienił. Tych, którzy nie włączyli kamerki, to ja w ogóle nie widzę, kto jest. Widzę tylko tutaj z boku. Witam. Są tak, poruszyłem taką kwestię, byłem dzisiaj w Łodzi i byłem ze znajomym, gadka, szmatka. Ten przychodzi mi z aparatem cyfrowym, robi mi kurwa, filmuje mnie. Coś tam mówię, wypierdolę. Coś tam mówi, coś tam pod sobą mówi, wypierdolę. Yeah. On mówi, taki jest, byłeś, jesteś koza, zobaczyłem, że w istocie. Pokazałem mu, masz wypierdolę. Taki blondyn, prosić. Gruby. No chyba tak. Włosy długie, ale wyglądał, bo miał tak spięte włosy, że tu miał łysy, tu coś. I tatuaże. I bezczelnie idzie i filmuje, kurwa. Trzeba być pojebany. I powiedziałem krótko na to. Masz. Zaczęło się nagrywać, więc pewnie go wyrzuciła. Chciałbym cię mydlić mydełkiem fa. Chciałbym cię mydlić mydełkiem fa. Byłoby fajnie, siabada bada. Jeśli masz planie, no poważne plany. Dywidy, myślisz, bo jestem rozgrzany. Siabada, siabada, siabada. Czy możemy prosić cię, Jarku, o wyciszenie mikrofonu, ponieważ na ekranie pomachaj ręką. Siabada, bada. Jeśli masz coś, no to musi ktoś z zewnątrz, niestety. I pomachaj ze mną na planie. Siabada, siabada, siabada. Mydełko fa. Chciałbym cię mydlić mydełkiem fa. Danusiu, ty jesteś prowadzącą teraz. Proszę, wycisz Jarka. Siabada, bada. Skąd on się tu wziął? Jeśli masz planie, poważne plany, więc bo pomachaj. Tak, jesteś prowadzącą teraz. Wycisz Jarka. Siabada, siabada. Bydełko fa. Robert, piosenkarza, musisz wyłączyć. Robert już jest, widzę. Prowadzący. A ty masz wizytówkę, Jarek? Co? No to gdzie mnie urwało? W którym miejscu? Co cię ominęło? Takie drastyczne sytuacje, nie? O, tylko czy ta sytuacja mi coś przypomina? Niesamowite. Niewiele. A ja ciebie nie widzę. Oj, to jak je mnie urwie, piorą w miejscu. Ojej, taka burza? Halo, halo. Co to jest? Burza! Chyba burza. No pewnie coś z internetem, nie? Przy takiej burzy. Może coś, może i tak być coś.